Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 19 w wersetach od 1 do 10? Potem wszedł i przechodził przez Jerycho. Zacheusz, będący przełożonym nad celnikami, był bogaty. Chciał widzieć Jezusa. Kto to jest? I nie mógł z powodu tłumu ludzi, bo był niski. Pobiegł naprzód, wszedł na sykomorę, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. Gdy przyszedł na to miejsce, spojrzał Jezus w górę i gdy go ujrzał, powiedział do niego: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł pośpiesznie i przyjął go z radością. Widząc to, wszyscy szeptali: Do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Zacheusz natomiast stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę swoich zasobów daję ubogim. A jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję to czterokrotnie. Jezus powiedział mu: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, dlatego że on też jest synem Abrahama. Bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. W Jerycho było jeszcze jedno potrzebujące serce. Bogaty człowiek, będący przełożonym celników. Zacheusz chciał widzieć Jezusa. Pragnienie to było tak wielkie, że żadne przeszkody nie mogły go odwieść od tego zamiaru. Jaki był tego rezultat? Znalazło to tak wielki oddźwięk w sercu Pana, że przewyższyło to nawet oczekiwania Zacheusza. On jeden cieszył się, podczas gdy inni szemrali. Jak słabo ludzie ci znali swoje własne serca. Czy było jakiekolwiek miejsce na tym świecie, w którym Pan Jezus nie spotkałby grzesznika? Zacheusz pragnął uzewnętrznić zmianę, jaka dokonała się w jego wnętrzu. Jest to prawidłowe, lecz nie daje samo w sobie zbawienia. Zbawienie można znaleźć tylko w tym, który przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Według rodowodu Zacheusz był potomkiem Abrahama. Został nim także na podstawie wiary w Syna Człowieczego. Dowiadujemy się o tym z listu do Rzymian, 4 rozdziału, 16 wersetu. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Kiedy w Ewangelii według Mateusza w 18 rozdziale, 11 wersecie Pan Jezus mówi o dzieciach, dodaje, że przyszedł po to, aby zbawić zgubionych. Dzieci zawsze wierzą w to, co się im mówi. Kiedy jednak chodzi o odpowiedzialnych ludzi, oprócz słowa zbawić, Pan dodaje także szukać. To pokazuje nam, jak Pan zadaje sobie trud, żeby doprowadzić człowieka do stanu, w którym zauważy swoje zgubne położenie i dojdzie do przeświadczenia, że potrzebny jest mu Zbawiciel. Jak trudne to było dzieło. Praca nad zepsutymi, zatwardziałymi sercami ludzi.
mających siebie za sprawiedliwych. Czy on znalazł już ciebie?